W poprzednich odcinkach. O, właśnie przyjechała ślicznotka. Składamy sobie powolutku wahacze. Tu jak widać trochę wychrupało próg, ale odlewarka, bo jakiś idiota oczywiście nie umiał podnieść samochodu jak należy. Tu taka dziura bez tragedii. Jak widać, łateczka przyspawana. Proszę bardzo. Jak wspaniale ulepione z żywicy. Jest tutaj te... Kurde, no kawałek poszycia podłogi. Jak widać, prawa strona jest praktycznie skończona. Już jest, spawy są zaklejone. Jest pomalowane konserwacją. Czekajcie, z tej strony jeszcze. Jak to wygląda elegancko. No i pozostało tylko i wyłącznie malnąć baraneczkiem. Niestety w trzech sklepach, w którym byłem, nie wiem dlaczego, ale nie było konserwacji w puszce. Więc kupiłem baranka, w sensie w puszce, no w sensie, żeby spędzla pomalować. Więc kupiłem baranka w szpraju. Zaraz zobaczymy, jaką to ma konsystencję, czy jest to coś warte. I zaraz to zapsikam, tylko tu mi niestety, kurczę, z dachu woda zacieka i prosto idealnie mi tu ścieka pod... Na ten próg, więc muszę to elegancko wyczyścić, wyszorować. Tak, żeby odpuścić, żeby mi tu ta woda nie wsiąkała w to. Tak więc malujemy za chwilę, no i ta strona praktycznie skończona. Tu jeszcze z ciekawości pociągnąłem tą farbą matową, czarną, próg. No i polecę potem tak po całości te progi, bo to bardzo fajnie wyszło. Fajna fakturka się zrobiła. I polecę tak oba progi, ale na sam koniec można powiedzieć, żeby one były takie jednolite. To bardziej, że tutaj malowałem, bo to było spawane. Tak więc no, powoli do przodu. No to lecimy z tym szprajem. A, odpuścić, zapomniałem. No tak. Pierw na sucho. Ten bajzel. Tutaj troszeczkę łotuszczaca, siuwara. I tu troszeczkę sobie taką. Tak też bez przesady, bo to wiecie. Nikt tu panie nie będzie zaglądał. O, tu. Tu gdzie ta woda była. Myk. Będzie lepiej trzymać, panie. Będzie lepiej cię trzymać. O, tu. No i zobaczymy, kurde, co to za szpraj. Kiedyś ci kłoczętu miałem i sobie też lekko remontowałem, że tak powiem. No i to malowałem od spodu spędzla. Aż tylko baranka w szpraju jeszcze nie miałem. Zobaczymy, co z tego będzie. Lampka zgasła, teraz się musiała rozładować. Zaraz zobaczymy, ile to warte. Ten szpraj, jaka tu konsystencja będzie. Ale dziwnie to sprayuje. Co to jest, kurde? Czemu to tak ciula to? Chujowo wymieszane, czy nie? Głupie, tylko trzeba dobrze wymieszane. O, po cichach trochę. Dobra,
będzie. Podłoga trochę jest nierówna i ciężko tym wózkiem się tu przemieszcza. Panie, na oślep. Dobre, potem drugą warstwę się psiuknie. Zobaczymy, jak to stwardnieje. Co z tego? Co z tego będzie? No zaraz zobaczymy, ile to warte. Ten szpraj, jaka tu konsystencja będzie. Ale dziwnie to sprayuje. Co to jest, kurde? Czemu to tak ciula to? Grubo wymieszane, czy nie? To nie głupie, tylko trzeba dobrze wymieszane. Dobra, pajęcy nie będzie. Podłoga trochę jest nierówna. Ciężko tym wózkiem się tu przemieszcza. Panie, na oślep. Dobre, potem drugą warstwę się psiuknie. Zobaczymy, jak to stwardnieje. Co z tego? Co z tego będzie? Zdemontowałem sobie prawy przedni zacisk, lewy przedni. W sumie wszystkie zaciski czeka to samo, ale za tylne wezmę się na wiosnę. Zrobimy sobie regenerację, pokażę wam mniej więcej, jak to w miarę łatwo samemu przeprowadzić. Zakupiłem na Allegro takie zestawy naprawcze. Moment, rozpakuję, zobaczymy, co tu jest. Jeszcze ich nie rozpakowywałem. Taki zestawik kosztował mnie bodajże 37 zł na jedną stronę. I w skład tego zestawu naprawczego wchodzi, proszę bardzo, tłoczek nowiutki. Guma ta taka z tej strony, co tu wchodzi, tu jest przerwana. Dwie te gumeczki. Pierścień uszczelniający tłoczka, smar. Nowy ten, jak to się nazywa, odpowietrznik. I cycek na ten odpowietrznik i tu dwa kapselki na samym tym, więc przyzwoita cena. Mam nadzieję, że za to egzamin na pewno będzie to lepsze niż ten syf, co tu mam zamontowany. Pierw bierzemy sobie, obczyścimy szczotką drucianą ten zacisk. Następnie się go obczyści breaking cleanerem. Pomalowałbym go jeszcze od razu, ale niestety na garażu mam ujemną temperaturę, tak więc nie będę malował w ujemnych temperaturach. Tak więc co, rozbieramy. Patrzcie, w jakim stanie jest ta guma. Tak więc jak ja bym to wcisnął, tu cały ten, bo to się potem trzeba wcisnąć ten tłoczek, cały ten maraz potem by tam właził z powrotem, więc dobrze, że się za to wziąłem. Będzie z tym roboty troszkę, ale myślę, że warto. Coś wam pokażę. Odpadają warstwy po prostu materiału. Taki ten zacisk jest skorodowany. No nie jest zbyt ładny, zbyt świeży, ale on raczej no jest szczelny, bo tu metal, zewnętrzna warstwa tylko się wykruszyła. Zobaczcie, ja w dużym Fiata, do tego dużego Fiata jak robiłem kilka filmów temu. On ma zaciski aluminiowe i kurde, są
o wiele, w wiele lepszym stanie, a są od Fiata i mają 15 lat więcej niż te zaciski od BMW-ki, no więc nie wiem, czemu oni takie gówno zrobili. To w ogóle to jest żeliwne chyba, są rzeczy żeliwne, stalowe. Nie wiem, gówniane strasznie są te zaciski. No ale nie, zaprzlifuję to. I no będę musiał założyć, o. Będę musiał założyć to, co jest. No, dam te nowe gumeczki, nowe tłoki. Tak to jest z tymi gruzami, jak się człowiek weźmie za jedną rzecz, tak potem wkopuje się coraz dalej, dalej i dalej. Miałem tylko zmienić klocki, potem się okazało, że co, że są gumeczki rozerwane. Potem się okazało, że są tłoczki zardzewiałe, więc tak jak wcześniej pokazywałem, kupiłem ten zestawik naprawczy. Miałem tego nie czyścić, po prostu założyć, ale uznałem, że kurde, no nie lubię takiej roboty, że jak widzę, że coś wymaga pracy, to to olewam. Więc wziąłem się za szlifowanie, zeszlifowałem te wszystkie, tą całą rdzę luźną, tu jeszcze tylko mi zostało, to muszę młoteczkiem, majzelkiem powybijać. Poszlifowałem, zacisk tak samo już do czystego, do metalu, żebym łop czyścił. No i zdecydowałem się na go trysnąć z taką farbką spray super kolor na temperatury 800, bardzo fajnie pokrył, już wyschło. No po tłoczku, po gumce, ale to bardzo dobrze, bo przynajmniej do środka się syf nie dostanie, a to i tak będzie wymieniane i przewód tak samo, mam już nowiutkie gumy mi przyjechały, więc no z pewnością to wygląda lepiej i no i zabezpieczy ten zacisk jeszcze na dobrych kilka lat. Nie ma już rdzy, odtłuściłem oczywiście breaking cleanerem, potem izopropanolem. Tutaj tak samo kończę to czyścić i maluję. A za gumeczki wezmę się jutro z tego względu, żeby po prostu, żeby sobie to wyschło na spokojnie. No i co? I potem druga strona. No, tak to jest, mówię, z tymi gruzami, kuźwa. Człowiek się weźmie za jedno, to potem wychodzi po kolei w ciuli innych rzeczy. No ale czego się spodziewać po 30-letnim samochodzie, który był pałowany i niedbany. No, człowiek wiedział, na co się pisze. Człowiek się łudził, a jednak... Nie, inaczej. Jak to było z tym nosaczem? A nie pamiętam. No, udało mi się rozebrać ten zacisk. Elegancko wyciągnąłem ten tłoczek. W środku niezły maraz, syf. Zobaczcie, w jakim stanie te uszczelki, to w ogóle rdza na niej. Bo to środka skorodowane, tu będzie nowa uszczeleczka. Tutaj ta stara osłona, widzicie, w jakim jest stanie, podziurawiona cała. Tu nowiusieńka, elegancko i tłoczek. Tłoczek od boku cały obkrodowany, więc ja bym to wcisnął i on by już by nie wyszedł ten tłok. Tak więc dobrze, że nowy wpadnie do porównania, nowy jeszcze w oleju zatopiony. Fajna sprawa. Kurde, 37 zł za cały taki zestaw, to są naprawdę bardzo dobre pieniążki. Plus jeszcze oczywiście mamy tu nowy odpowietrznik i te gumeczki tutaj. No dobrze, to pomalowałem właśnie zanim wyciągnąłem te rzeczy, te tłoczki. No bo przynajmniej w środku nie ma farby, tak? W środku nie ma farby, to jest ładnie odświeżone, zakonserwowany ten zacisk jest. Te gumeczki jeszcze będę wymieniał, one są, o, to są te gumy. O, leci. Proszę bardzo, a na przykładzie drugiego zacisku pokażę wam, jak sobie poradzić właśnie z wyciągnięciem tego tłoka z zaciska za pomocą kompresora, bo po prostu zapomniałem, najlepiej to na samochodzie podpompować parę razy pedałem hamulca i to powinno wyjść samo. No ja niestety zapomniałem, miałem już zacisk w ręku, jak sobie o tym przypomniałem, ale kompresorek się tu... Aż na przykładzie drugiego zacisku wam to za chwilkę pokażę. Poczyściłem w miarę środek, no ale jest tu trochę skorodowane, jeszcze trochę muszę trochę poczyścić. Te gumeczki wymieniam, w nich pływają te właśnie prowadniczki. Tu potem trzeba smaru miedzianego dać. O, tu są te stare gumki. Są trochę zużyte, bo trochę latają na tym, a nowa wygląda, o, tutaj jest, tak? Tylko kurde, oszukały mnie! Patrzcie, to jest odpowietrznik, jaki przyszedł. Chwila, gdzie ja dałem ten, co tu był zamontowany. O, a to jest ten oryginalny. Więc troszkę nie pasuje, no ale trudno, będę musiał obczyścić ten stary po prostu i tyle. Przyszły mi także eleganckie, nowiutkie przewody gumowe. Tu widać, jakie spękane już są. No paskudne są, po prostu paskudne, stare. Przełożę tylko, no a dupa, nie przełożę, dobra. To nie wiem w ogóle, co to jest, jakieś obciążniczki czy coś. Zamówiłem komplet na przód, komplet na tył nowiutkich. Za to wszystko dałem, nie, tam nie ma rachunku,
Ale przednie były po dychę, tylne były po 7, więc jakieś tam niecałe 4 dyszki. Tam z wysyłką, tam więc gitarka. No, przepsikałem dry breaking cleanerem. Zacisk właśnie zaraz go będę montować. Tak więc zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to ten, kolejny mały sukcesik w drodze do odbudowy tego gruza. Zacisk odbudowany, zregenerowany. Wszystkie gumeczki, jakie mogły być, zostały założone nowe. Prowadnice tak samo. Przesmarowane smarem miedzianym właśnie do zacisków. Do 1000 stopni. Jeden powie, że smar litowy, drugi powie, że smar miedziany. No w sumie ile ludzi, tyle szkół. Ja akurat dałem miedziane, bo taki miałem. Też jest dobry do zacisków. No co, tak to wygląda. Jeszcze go się założę na samochód, troszkę jeszcze go obczyszczę. Odpowiednik stary zamontowałem, bo jak było widać, no przesłali mi za duży. Ja tylko tak woli przypomnienia pokażę jeszcze. Kurde, to pada, ale to tu jak ten tarcza wejdzie między, to wszystko będzie luks się trzymało sztywno. O, blaszka wypadła, dobra. Tylko woli przypomnienia, tak wyglądały klocki w tym samochodzie. Odbierać prawo jazdy dożywotnie po prostu użytkownikom takich samochodów, którzy tak mają w dupie i się nie znają, bo to po prostu stanowi zagrożenie na drodze, nawet jeśli to jest gruz. O. Taka różnica. Tu w ogóle już praktycznie nie ma okładziny, nie? Tak więc myślę, że kurde, teraz bryczka będzie w miejscu stała. Dobra, biorę się za drugi zacisk, a jeszcze może zdemontuję i położę tu raz na stole ten stary, tak zrobię takie małe porównanko. No i takie malutkie porównanie, właśnie stary zacisk, czy stary, no jeszcze nie zregenerowany przeze mnie. A tu świeżutki, właśnie gotowy do założenia. No ale go zamontuję sobie na spokojnie w inny dzień. Teraz się biorę za ten, poczyszczę, zaszprajuję go, zamaluję. Także po prostu następny raz jak przyjdę na warsztat, żeby już będzie po prostu suchy, będzie można przy nim grzebać i wtedy zamontuję dwa na raz. Kupiłem także oczywiście nowy płyn DOT 4, taki jaki tu powinien być. Aczkolwiek czytałem, że to jakiś zielony, chyba rzeczywiście to był zielony płyn, jakiś taki z BMW. Ale gościu w sklepie z motoryzacyjnym mi powiedział, że ma być ten i tyle. No to dobra, no to co ja będę się wtryniał. Tak więc tak to wygląda. No, prawy. Przepraszam, lewy przedni zacisk jeszcze gorszy niż prawy. Tutaj ta gumeczka już wyszła całkowicie. Tu widać korozję tłoka. Więc jeśli widzicie, że chcecie zmienić klocki, a coś takiego właśnie wam się okaże, no to od razu macie tłoczki i gumki do zmiany, bo okej, może to wypchać z powrotem, ale ten tłoczek już tam w tym miejscu zostanie, bo tutaj tarza się zblokuje, może wam cieknąć, tak więc. A na dobrą sprawę wymiana wszystkich tych gumeczek to jest jakieś, nie wiem, może pół godziny. Mi to trochę dłużej zajmuje, bo ja sobie cały zacisk sobie czyszczę, elegancko smaruję, więc na dobrą sprawę mi to dwa popołudnia zajmą, żeby to sobie wyschło elegancko. Ale nie jest to trudna sprawa. Jak macie trochę samozaparcia, macie jakieś tam podstawowe umiejętności, bez problemu powinno wam to wyjść. No dobra, mamy ten zacisk tutaj już na blacie. Spróbujemy sobie wyciągnąć ten drugi tłoczek. Aczkolwiek on jest w gorszym stanie, więc zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Tu oryginalny przewód. Wkręciłem ten stary, co był w poprzednim, bo tym obciętym nie chciała mi ta końcóweczka od pistoletu elegancko wejść do środka. Teraz tu wejdziemy przez szmatkę i powinno. Aha. Stoi. Czyli z tym nie pójdzie tak łatwo. Ciekawe. Oklupałem tu trochę dookoła, podpompowałem jeszcze kompresor. Zobaczymy, czy da radę. O, idzie. Coś tam idzie. No, byłaś, chamie. Dużo powietrza jest przecież. O, ale on zardzewiał, ja pierdzielę. Wyrwę tu.
wiesz. No i mamy, ale szczelił skubany. Elegancko. Proszę bardzo. O, nieźle, dobry syf. No dobra, szorujemy, czyścimy, odtłuszczamy, malujemy zacisk. No oczywiście nie mogło być je bez przygód. Kręcił się odpowietrznik. No plan jest taki, no próbowałem tu trochę majzelkiem przybić, ale no lipa. Spróbuję to rozwiercić, no albo jeszcze wezmę i tu rozwiercę trochę i spróbuję przyspawać jakąś śrubkę, żeby to spróbować wykręcić. No lipa trochę. Zobaczymy, jak zrobię. Zaraz wam pokażę, co mi z tego wyjdzie lub nie wyjdzie. Moja walka z tym zasranym odpowietrznikiem skończyła się w ten sposób, że rozwierciłem ten stary. Tu gdzieś jeszcze jego szczątki zostały. Tu kawałeczek. I nagwintowałem, z tym, że zrobiłem oversize, czyli fabrycznie był tu M7. Ja to rozgwintowałem na M8, ale kurde, nie zwróciłem uwagi, że gwintowałem drobnym zwojem. Tu jak widać, drobno zwojówką zrobiłem, natomiast odpowietrznik M8 jest na gruby zwój. I tu mam gwintownik na gruby zwój. Więc i tak już z tego zacisku gówno. Spróbuję to przegwintować jeszcze teraz zaciskiem. Gwintownikiem rozmiaru M8, ale gruby zwój. No i zobaczymy, potem zrobimy test strzelności, no i nie wiem, co z tego będzie. A nowych zacisków na rynku praktycznie już nie ma. Więc co jest ciekawe, byłem w dwóch hurtowniach, Allegro też nie bardzo chciało mi pomóc. Jakieś tam zestawy chore po 800 zł, no to przecież nie dam tyle, jak auto mnie kosztowało 1900. No nic, trzeba kombinować, najwyżej na szrocie kupię jakąś używkę za 5 dych. Tylko już poproszę, żeby na miejscu wyciągnięto odpowiedź, żebym nie kupił. I potem znowu bym urwał i by się okazało, że mam to samo. A więc spróbujemy to przegwintować na gruby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żeby uniknąć takiego błędu, jaki ja właśnie odwaliłem, jak gwintujecie jakiś otwór, zawsze sobie sprawdzajcie. Zobaczcie, to jest odpowietrznik, który mam teraz. I tu mam odpowiedni pod niego gwintownik. I tu zwoje idealnie się pokrywają, tak? Normalnie będzie to szło zakręcić. Natomiast tutaj no nie wchodzi, no nie cholera. Widzicie, jakie są otwory? Tu jak najbardziej ładnie wchodzi, no czyli to jest ten gwint. Czekajcie, bo tu trochę pod kątem mam to. No w każdym bądź razie to jest to. No nic, próbujemy. Dobra, przegwintowałem ten syf. Widzicie, nowiutki gwincik jest. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jest tam trochę jakichś tam uszczerbków, ale przez to, że pokiereszowałem strasznie wcześniej. Ale nie, no nie, jest gwint, jest zdecydowanie gwint. Wcześniej w ogóle nie było. Sprawdzimy sobie teraz szczelność. Szczelność sobie sprawdzimy w taki sposób, że wkręcimy teraz odpowietrznik. O, wchodzi elegancko, jakby stąd był po prostu. Jakby stąd był. Wkręcimy sobie go. Dobra, i teraz jest skręcony i teraz wsiąkniemy sobie w odpowietrznik breaking cleanera i zobaczymy, czy będzie tam coś leciało. No. O, no i elegancko, nic nie leci. No, a popuszczę trochę, czy tam w ogóle to jest drożne. Teraz poleci. O, teraz widzicie, leci tą dziurką od odpowietrznika. Jeżeli byłby gwint nieszczelny, dobra, dokręcę to jeszcze raz, tak jak być powinno. Dobra, dokręcone i psiukamy.
I teraz, o dobra, trochę się zapociło. Trzeba chyba dokręcić. Dobra. Zajebiście, czyli gwint jest szczelny, otwór jest szczelny. Podoba mi się to, bo kurde, już myślałem, że będę musiał znowu kasę wywalić na niepociągną rzecz, którą zepsułem z własnej winy. Czy z własnej, nie z własnej, no, dawno cię nie było odkręcane, dlatego się urwało. Tak więc, sposób na rozpieprzony otwór. Rozwiercić stary odpowietrznik. Spróbować nie rozpierdzielić gwintu, jeżeli niestety się rozpierdzielicie, tak jak ja. Jedno oczko wyżej. Tu było oryginalnie M7. Gwintownik M8. Porządny jakiś, a nie, ten akurat jest pęknięty. Ja to tym robiłem, o, widzę, że tu jakaś noweczka była. Gwintowniczek M8. Iść do samochodowego, dobrać odpowietrznik oczko wyżej. I sika la fon, la consavoie. Gotowe. Dobra, bierzemy się teraz za regenerację tego syfu, to znaczy nowy tłoczek, nowe gumeczki, nowe wszystko. Taki pro tip, jak już jesteście na etapie właśnie montażu zacisku i macie go zdjęty z samochodu, to zanim go założycie, weźcie sobie, nalejcie płynu do strzykaweczki, odkręćcie odpowietrznik i wepchnijcie do środka tyle, dopóki nie zacznie wywalać odpowietrznikiem lub tu górą będzie się przelewało. Bo wtedy mamy pewność, że jest cały zacisk zalany, tak jak ma być dotem, czyli płynem hamulcowym. I będzie znacznie łatwiej odpowietrzyć potem ten zacisk, bo nie będzie tutaj tyle powietrza. Bo normalnie, jakby się tak na sucho go włożyło, to zanim by się napompowało powietrze, no to, czy powietrze, zanim by się napompowało płyn normalnie z układu, to tu dotąd by szło, dotąd i byśmy kurde pompowali, a jeszcze by czasem nie byłoby możliwości, żeby dobrze to odpowietrzyć. A tak jak sobie go zalejemy już na stole i tak samo potem podpompujemy pedałem, żeby już doszedł płyn do przewodu, skręcamy, to będzie bajeczka, żeby to po prostu odpowietrzyć. Znacznie łatwiej. Po długiej walce z tą zasraną śrubką udało się. Tarcza już jest poluzowana. Świeżutkie hamulce, nowe tarcze, zaciski zregenerowane. Fajnie to wygląda, taki ładnie odmalowany. Jedyną rzeczą poważną, jaka mi została, jest ten zasrany tylny próg. Poległem przy pewnej sprawie. Wczoraj wziąłem się za odpowietrzanie hamulców.